Witam wszystkich. Bardzo dziękuję za tak wiele pytań. Postaram odpowiedzieć się na większość. I od razu zapraszam na jutrzejszy odcinek live domowego zoo. Będzie o wilkach. No to zaczynam od pytań. Ile waży niedźwiedź grizzly? Dorosły samiec niedźwiedzia grizzly może ważyć tyle, co nawet 6 dorosłych ludzi. Jego masa ciała może przekraczać ponad 400 kg. 3 pantery, które żyją w dżungli, potrafią przeżyć zimę w niskich temperaturach. Tak, pantery mgliste żyją nawet u podnóża Himalai. Tam też jest śnieg i doskonale sobie radzą. Które ze zwierząt drapieżnych, którymi się opiekuje, jest najszybsze? Zdecydowanie najszybsze są likaony. W naturze mogą osiągać prędkość nawet do 70 km na godzinę, ale też bardzo szybka jest nasza wilczyca Luna. Wykonuje niesamowite skoki i wybieg cały potrafi przebiec w mgnieniu oka. To jest niesamowite. Ile ofiar tygrys może upolować w ciągu dnia? To zależy. Jeżeli upoluje dużego jelenia, mu wystarczy na kilka dni. Jeżeli to mniejsze ofiary, to może być ich nawet kilka. Czy pantery chodzą po drzewach? Oczywiście, pantery mgliste doskonale wspinają się po drzewach. Ba, potrafią schodzić nawet głową w dół. Mają niesamowicie elastyczne stawy. Jak wygląda proces zapoznawania zwierzęcia z opiekunem? Ten proces trwa długo, bardzo powoli przebiega. Przede wszystkim na początku, jeżeli zwierzę do nas przyjeżdża, staramy się nie hałasować, nie straszyć go, nie krzyczeć, robić wszystko jak najciszej, tą podstawę wokół niego, tak aby to zwierzę miało czysto, świeżą wodę, jedzenie. Dopiero później, po kilku tygodniach, po dłuższym czasie, jak widzimy, że to zwierzę już nie jest zestresowane, że coraz lepiej się adaptuje, wtedy dopiero kolejne kroki z samcem naszej pantery śnieżnej, tak żeby na dobre się do nas przyzwyczaił, to zajęło pół roku, natomiast teraz jest rewelacyjnie, już w ogóle się nie boi, na nasz widok od razu przychodzi, to jest super. Czy trenujemy w jakiś sposób tygrysa? I też było pytanie o trening medyczny. Tak, taką podstawę próbujemy. Codziennie na dzień dobry, gdy przychodzimy do zwierząt, to mamy dla nich kilka kawałków mięsa. Jeżeli zwierzę podopieczne podejdzie do kraty i jest spokojny, dostaje w nagrodę kawałek mięsa. To jest dla nas bardzo ważne, aby też mieć taki bliski kontakt, oczywiście przez kratę. Ale możemy wtedy dokładnie się przyjrzeć, zobaczyć, czy zwierzę jest zdrowe. Czujemy nawet jego oddech. Duże koty w Nowym Jorku zostały zarażone COVID-em. A jak czują się nasze? Nasze czują się bardzo dobrze. Pamiętam, że też było pytanie, jakie środki podejmujemy, co robimy. Staramy się zachować jak najwięcej takich środków ostrożności, bezpieczeństwa i jak na razie nic nie wskazuje na to, aby któryś z naszych podopiecznych był chory. Także spokojnie, wszyscy mają się dobrze. W naturalnym środowisku podopieczni przemierzają duże odległości. Czy ograniczony wybieg nie przyprawia ich o stres? Myślę, że nie przyprawia ich o stres, dlatego że to są zwierzęta, które urodziły się w niewoli. One nie znają tak wielkich powierzchni jak w naturze. I co ciekawe, jeżeli w środowisku naturalnym terytorium jest zasobne w pokarm, w dostępność tych ofiar dla drapieżników, to ich terytoria mogą być nawet kilkukrotnie mniejsze niż średnio się podaje. Także to jest przede wszystkim zależne od tego, jak one daleko muszą wędrować, aby znaleźć coś do jedzenia. Bardzo ważne jest w przypadku tych wybiegów, aby one były dobrze urządzone, żeby te zwierzęta miały
na nich co robić, żeby mogły się ukryć, mogły się bawić, drapać. Też rozkładamy im jedzenie, aby mogły poszukiwać. Także staramy się, aby czuły się jak najlepiej, aby zaspokoić te ich potrzeby behawioralne. Czy tygrys potrafi pokonać niedźwiedzia? To bardzo ciekawe pytanie i odpowiedź brzmi: tak, potrafi. Dorosły tygrys syberyjski może zabić niedźwiedzia himalajskiego, młode i samice niedźwiedzia brunatnego. Dopiero dorosły samiec niedźwiedzia brunatnego jest dla niego na tyle potężnym i silnym przeciwnikiem, że raczej już z nim nie wygra. Natomiast dla pozostałych niedźwiedzi tygrys stanowi wielkie zagrożenie. Takie sytuacje też są z niedźwiedziami wargaczami czy malajskimi w Azji Południowo-Wschodniej. Już, już. Jak zostać opiekunem zwierząt drapieżnych? Przede wszystkim trzeba bardzo lubić te zwierzęta. I myślę, że to jest taki główny czynnik, który pomaga, aby dążyć do tego i zostać kiedyś tym opiekunem. Polecam praktyki w zoo, wolontariat. W różnych ogrodach też jest możliwy. No, praktyki to oczywiście w trakcie studiów. Pytania też były, jakie studia? No to najlepiej zootechnika, ochrona środowiska, biologia. Jestem po ogrodach zoologicznych. Zdarzają się też inne kierunki, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby chcieć dla tych zwierząt wiele zrobić, także też uczyć się o nich i bardzo się starać, to najważniejsze. Jakie są zagrożenia związane z tą pracą? Jakie są środki ostrożności? Zawsze pracujemy w dwie osoby. I jeżeli jedna zamyka kłódki, drzwi i pomieszczenia, druga po niej sprawdza, tak aby nie doszło do wypadku, gdyby ktoś czegoś zapomniał, druga osoba po niej sprawdza. To jest dla nas bardzo ważne i dzięki temu możemy czuć się bezpiecznie. Czy pantery jedzą rośliny? Obserwowaliśmy nasze pantery mgliste i nie tylko, także śnieżne czy lwy. Jak podgryzają trawę, ona pomaga im oczyścić przewód pokarmowy. Z pewnością też niektóre zioła mogą mieć jakieś właściwości lecznicze. Także tak, zdarza się. Czemu tygrysy mają paski? Paski służą tygrysom do kamuflażu. Wśród bambusów, gdzie jest dużo i cienia, i światła, takie paski pozwalają idealnie się zamaskować, co można zaobserwować też w naszym ogrodzie. Co to znaczy zwierzęta drapieżne? Zwierzęta drapieżne to takie, które polują na inne, muszą zabić inne zwierzę, aby żyć, aby przetrwać. Także jest ich wiele, to i psowate, i kotowate. I przedstawicielu kilkunastu gatunków z nich można u nas w ogrodzie podziwiać. Który z pana podopiecznych jest pupilem? Każdy ma jakiegoś swojego ulubieńca. Jasne, ale staramy się nie faworyzować, aczkolwiek moje ulubione są pantery śnieżne i mgliste, a w szczególności pantera mglista Pia, która mimo tego, że jest dwa razy mniejsza od samca, to jest niezwykle odważna, śmiała. A też było pytanie o enrichmenty i czy jest jakieś zwierzę, które nie robimy dla niego, czy jakoś to nie służy. No to nasza pantera mglista Chen, on jest bardzo nieśmiały, dla niego wszelkie nowości to coś przerażającego, on ich unika. Natomiast Pia, tam ta o wiele mniejsza od niego, w ogóle się nie boi, do wszystkiego
podchodzi śmiało i taka wielka dusza w małym kocie. Było też, że oglądałem Tiger King. Tak, oglądałem i nie polecam hodowli dzikich zwierząt dla zarobku, odbierania matkom młodych, aby pokazywać je publiczności, pozbawiać je takiej tożsamości gatunkowej. Przecież te młody by miało o wiele lepiej z matką, gdyby ona je wychowała, nauczyła, jak tygrys się zachowuje, jak to jest być tygrysem i całe takie dzieciństwo i też potem życie z innymi tygrysami. Także uważam, że to było raczej wszystko ku uciesze ludzi, aby zarobić pieniądze, a nie dla dobra tych zwierząt. Psy spodziewają się u nas zwierzęta młodych. Tak, spodziewamy się młodych u Manuli, u panter śnieżnych w pierwszym tygodniu czerwca i u naszych tygrysów sumatrzańskich około 20 maja. Czy na pewno się coś urodzi? Nie wiadomo, ale kto wie. Czy wchodzi pan do zwierząt i czy je dotyka? Nasze zwierzęta są na tyle niebezpieczne, że nie wchodzimy do nich, nie mamy z nimi bezpośredniego kontaktu. Musimy pamiętać, że to dzikie zwierzęta, które mogą być bardzo niebezpieczne i trzeba mieć do nich respekt. Czy myśli pan o założeniu własnego zoo? Okej. Koniec? I tu jeszcze pytania z Instagrama. Które ma najciekawszy charakterek? Niedźwiedzica myszka. Ona jest taka, no, potrafi pokazać na całym stadzie, jest niezwykle silna. Jak jej się coś nie podoba, to na pewno to pokaże. Także też trzeba ją bardzo respektować. Ile kilogramów zjadają podopieczni? No to tygrysy, lwy średnio dziennie mają około 3 kg mięsa. Też pamiętam, było pytanie, czy tygrys może jeść raz na 3 dni. Jeżeli dać by mu na przykład 9 kg mięsa, to tak, jeżeli mniej, no to musi dostawać częściej. Chciałbym bardzo jeszcze odpowiedzieć na więcej pytań. Niektóre były też bardzo zabawne, tak jak wolę spód czy górę bułki, wolę środek. Chciałbym Państwa też serdecznie zaprosić jutro na kolejny odcinek Domowego Zoo o godzinie 12. Będę opowiadał z kolegą Robertem o naszych wilkach. Do zobaczenia!